Jesteśmy przed Aldi. Były tutaj tuśniutkie, to gorące psy. Tu. I były takie normalnie, że hej. I teraz opowiem, zmieniło się. Jest teraz to był słodziutki, tuśniutki 2,50, a teraz zmienili, złodzieje jedli. Jest to 4 złote i już jest niedobry. Opowiem żart, kawał. Przychodzi żół do żula pod Azji i on do siebie mówi: proszę pana, nie ma pieniędzy w tylu. I on później gada do tych kursów: proszę pana, ja chcę iść. A ten mówi: to kupi sobie po hotelu. No, to jest kawał. Więc tak. No i właśnie żalę się na ten sklep. To w ogóle już powinno być. Tu jest miejsce zbrodni. Tragedia narodu polskiego. Jak to jest, że osoba mojego sortu, taka jak ja, nie może dobrego sobie hot-doga w Aldi wieczorem sobie wszamać? Oszczerstwo, naprawdę. Szaleństwo cenowe. 4 złote. Ostatnio jak tu byłem, było 2,50. No ale już, kurde mol, przejdźmy do tego... jakieś... pakowanie. Widać, że w początku wydaje się dobry. Jest, wiesz, cebulka, jakieś tam te. Ale naprawdę, uwierzcie mi państwo, że jak przejdziemy do degustacji, to nie będzie tak dobrze. Kurde molno. Teraz degustacja tego. Degustacja. Więc próbujemy. Było szukuje. Kurde mol, no niedobre. Trzeba zapić. Odłożę to, bo... o, wypadło. Otwieramy trunek. Trzeba zapić czymś dobrym. Dmucha jak wulkan, że hej. O. Się wylało prawie. Muszę zobaczyć. Tu. A się bulga, o. Tłuste bąble, dobry smak perwolu, mój ulubiony. Ale wracając do tego hot doga, to jedyne co o nim sądzę, że był dobry, tani, smaczny, dobry i teraz jest bardzo niedobry, nie lubię. Kurde mol, no naprawdę, no. Tak zepsuli takie dobre żarło, no. Także, nie wiem. Tu położę. O. Przepraszam pani.